Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Krakowa, ze spotkania szefów giełd papierów wartościowych państw Trójmorza. Spotkania, które zostało zorganizowane przez prezesa naszej warszawskiej giełdy papierów wartościowych, pana doktora Marka Dietla. Jestem bardzo wdzięczny, że ten kolejny format współpracy w ramach wielkiej idei budowania więzi w ramach Trójmorza pomiędzy Bałtykiem, Morzem Adriatyckim i Morzem Czarnym jest realizowany i mimo tego, że mamy ten trudny czas pandemii koronawirusa, ta współpraca się rozwija i o tej współpracy się rozmawia. Dzisiaj rozmawiamy o współpracy właśnie rynków kapitałowych. Cieszę się bardzo, że w ogóle cała idea współpracy w ramach Trójmorza, która powstała 5 lat temu zaczęła być realizowana przeze mnie wspólnie z prezydent ówczesną Chorwacji, panią Kolindą Grabar-Kitarović, że ona przybrała już do tej pory przez te ostatnie 5 lat tak wiele form, że toczy się właśnie w tak wielu formatach. Początkowo przecież to była współpraca wyłącznie pomiędzy prezydentami. Dzisiaj współpracują ze sobą rządy, a więc premierzy, ministrowie, ale to jest współpraca także, która zeszła na rynek gospodarczy. Powstało forum biznesowe Trójmorza, które zawiązało się w tym roku w czasie konferencji w Davos. Powstał giełdowy indeks Trójmorza, CEE+. Powstał, proszę Państwa, Fundusz Trójmorza, który gromadzi pieniądze dla właśnie wspólnych inwestycji infrastrukturalnych w ramach realizacji tej wielkiej idei Trójmorza. I dzisiaj, proszę Państwa, jest kolejny element, kolejna odsłona, spotkanie prezesów giełd papierów wartościowych państw Trójmorza i dyskusja o tym, w jaki sposób budować rynek kapitałowy. Dyskusja niezwykle ważna, bo rozwój ekonomii w tym aspekcie jest jedną z kwestii fundamentalnych. Cały czas naszym wielkim wspólnym zamierzeniem, marzeniem, celem tutaj w naszej części Europy, w Europie Środkowej, wśród tych państw, które 30 ponad lat temu wyszły zza żelaznej kurtyny, jest to, aby doprowadzić do poziomu rozwoju gospodarczego w naszych krajach, a zatem i poziomu życia obywateli takiego, jaki jest na zachodzie Europy. Jednym z bardzo ważnych elementów tego jest właśnie nieco innego, tylko rozwój infrastruktury. Dlatego cała współpraca w ramach Trójmorza zaczęła się wokół idei rozwoju infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury komunikacyjnej, ale także infrastruktury energetycznej. Siłą rzeczy, jeżeli na to spojrzymy, kwestia rynku kapitałowego w tym aspekcie także jest bardzo ważna. Dziś mamy taką sytuację, że nasze państwa, państwa Trójmorza, to 1/3 powierzchni Unii Europejskiej, to 1/4 mieszkańców całej Unii Europejskiej, ale to, proszę Państwa, tylko 10% rynku kapitałowego. I w związku z tym oczywistą sprawą jest, że tutaj jest wielkie pole do popisu i wielki obszar właśnie do nadrobienia tego, aby zwiększyć naszą pozycję w ramach Unii Europejskiej, aby wzmocnić naszą część Europy. I cieszę się, że o tym dzisiaj dyskutują szefowie giełd. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej dyskusji, że możemy rozmawiać o przyszłości. Konkluzje są następujące. Trzeba starać się mobilizować nasze firmy, żeby jak najwięcej inwestowały. Trzeba starać się mobilizować nasze firmy przede wszystkim do tego, aby inwestować wzajemnie w krajach właśnie trójmorskich. Inwestować w ramach Trójmorza. Trzeba także zapraszać do współpracy z nami partnerów z innych krajów, nie tylko z Europy Zachodniej, ale trzeba także namawiać partnerów z całego świata. Cieszy mnie bardzo to, że jest duże zainteresowanie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych naszą współpracą w ramach Trójmorza i naszą częścią Unii Europejskiej. Dobitnie o tym świadczy obecność pana prezydenta Donalda Trumpa w 2017 roku na szczycie Trójmorza w Warszawie, ale także i decyzja o tym, aby Fundusz Trójmorza został przez Stany Zjednoczone wzmocniony miliardem dolarów.
co bardzo stanowi dobrą perspektywę właśnie rozwojową, jeżeli chodzi o budowanie tego funduszu Trójmorza. To, proszę Państwa, także i widocznie większe zainteresowanie firm ze Stanów Zjednoczonych inwestycjami w naszej części Europy. Ale to nie tylko Stany Zjednoczone, to także już informacje o tym, że jest choćby zainteresowanie ze strony władz Japonii. Mam nadzieję, że być może uda się także i pozyskać tutaj w tej wielkiej gospodarce kolejnego partnera do współpracy w ramach Trójmorza. Byłoby to z całą pewnością ogromnie ciekawe i ogromnie korzystne. O tym wszystkim, proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy oczywiście o tym, w jaki sposób budować nasze rynki, zwłaszcza w dobie walki z pandemią koronawirusa, ale patrząc także w przyszłość, mam nadzieję, że uda nam się tą pandemię pokonać. Mam nadzieję, że uda nam się przejść przez ten trudny, kryzysowy czas. Mówię nam, czyli właśnie całej wspólnocie trójmorskiej. Mam nadzieję, że wrócimy z powrotem na drogę dynamicznego rozwoju, bo jeżeli mówimy o tym, że chcemy budować się gospodarczo, jeżeli mówimy o tym, że chcemy osiągnąć poziom taki, jak bogate kraje Europy Zachodniej mają, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i poziom życia, to z całą pewnością bardzo ważne było to, że w ostatnich latach rozwijaliśmy się dwukrotnie szybciej niż Zachodnia Europa, więc nadrabialiśmy ten dystans. Trzeba w zdecydowany sposób czynić wszystko, abyśmy do tego właśnie powrócili. I jeszcze raz chcę wyrazić moją wielką radość i satysfakcję z tego dzisiejszego spotkania szefów giełd. Mam nadzieję, że to wzbuduje nową formułę współpracy w ramach Trójmorza. Mam nadzieję, że powstaną w ten sposób kolejne inicjatywy dla rynku kapitałowego. Mam nadzieję, że będzie to także i zachętą dla naszych firm do tego, aby po pierwsze współpracować, po drugie inwestować w ramach Trójmorza, rozwijając tą współpracę, rozwijając rynki i budując naszą pozycję także i w ramach Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.